Panie marszałku, sytuacja Polaków na Litwie nieustannie się pogarsza, a ostatni przypadek Bolesława Daszkiewicza, który został skazany wyrokiem sądu za umieszczenie tablic w języku polskim na własnej posesji, tylko jest dowodem na niechęć władz litewskich do naszych rodaków. Czy jeżeli pan zostanie posłem Europarlamentu, zamierza pan podjąć jakieś działania, aby tą sytuację poprawić? Oczywiście, że tak. Na tyle, ile to będzie możliwe i na ile będzie kompetencji w tym zakresie, to oczywiście, że tak. Ja także patrzę na to z wielkim zaniepokojeniem, na tą sytuację, która jest na Litwie. I trzeba budować tą więź porozumienia, bo rzeczywiście w ten sposób współpracować tam na tym poziomie lokalnym, na Litwie, pomiędzy Litwinami a Polakami się nie da. Kolibor, proszę.